powitać Państwa w naszym Centrum Edukacyjno-Muzealnym, w naszym muzeum. Dziś niektórych witam już po raz drugi. Dzień Kazimierza Pułaskiego 2021, ale w tej chwili to, co najważniejsze, to spotkanie z naszymi artystami i wernisaż ich wystawy. Przegląd 2021. Twórczość artystyczna Warki na 700-lecie miasta. Miło mi powitać wszystkich artystów, których pracę prezentujemy w naszym muzeum. Witam Panią Annę Baftę. Jest Pani Ania? Pani Aniu, zapraszam do nas tutaj, proszę bardzo. Będę Państwa tutaj zapraszała do mnie. Panią Małgorzatę Chojnacką witam. Pani również zapraszamy do nas. Basi Ignacak nie ma z nami. Jest jej na pewno bardzo przykro, wszystkich Państwa pozdrawia, rozmawiała ze mną. Nie może z nami być. Witam Panią Helenę Jolantę Kazana, zapraszam. Witam Panią Katarzynę Kwiatkowską. Witam Milenę Podlasek. Zapraszamy Pani Milenko. Witam Panią Edytę Romanowską. Dominikę Denberger. Luizę Denberger. Witam Pana Darka Bajoleńskiego. Panie Darku, jestem Darek. Zapraszam. Pana Andrzeja Barszcza. Pana Macieja Ignaczaka. Nie ma z nami Pana Jakuba Kijuca. Również serdecznie Państwa pozdrawia. Urodził się, wychował się i mieszkał wiele lat w Warce, teraz mieszka w Krasnemstawie, ale jest sercem z nami dzisiaj, ma przyjechać w weekend, więc to na pewno przyjdzie. Kazimierz Królik. Jest Pan Kazimierz? Nie mamy Pana Kazimierza Królika. Witam Pana Jacka Madlakowskiego, zapraszam do nas. Jest Pan Jacek. Witam Pana Dariusza Leszczyńskiego. Pan Darek jest, proszę bardzo. I Sławka Ragana. Szanowni Państwo, postanowiliśmy, że z okazji 700-lecia Warki chcemy pokazać nasze życie artystyczne Warki w tym roku. Kto u nas maluje, kto u nas tworzy, jak to wygląda w tym pięknym jubileuszu, w ten piękny rok jubileuszowy. Proszę Państwa, i mamy, okazuje się, 17 artystów, którzy się zgodzili, nie wiemy, kto jeszcze maluje i tworzy, ale ci zgodzili się, zaufali nam, żeby pokazać swoje prace. Także bardzo Wam za to dziękuję i witam Was jeszcze bardzo serdecznie. Brawa dla nich! Szanowni Państwo, są wśród nich malarze, graficy, ceramicy, rzeźbiarze. Naprawdę to życie artystyczne kwitnie w Warce. Wielu z nas na pewno te prace już widziało, ponieważ pokazywaliśmy niektóre z tych osób już na indywidualnych wystawach przez lata pracy muzeum. Ale wielu też pokazywał Dworek na Długi. Poszczególne osoby miały swoje indywidualne wystawy w dworku. Nie zdarzyło nam się tak nigdy, żebyśmy pokazali Państwa wspólnie. Ale bardzo się z tego cieszymy, że to się udało, bo nasze muzeum stało się wielką galerią sztuki, tak jak Państwo pewnie zauważyli. I mamy nadzieję, że dzięki tej wystawie nasi mieszkańcy również będą zachwyceni i przyjdą do końca roku zwiedzać te ekspozycje. I jeszcze jedna refleksja. Szanowni Państwo, bycie artystą to szczególna wrażliwość, a powiedziałabym nadwrażliwość. Prawda? Nadwrażliwość. Czyli dostrzeganie tego, czego nie wszyscy dostrzegamy. Czucie tego, czego może nie wszyscy czujemy. A na pewno dostrzeganie i czucie tego, czego nie wszyscy potrafimy przekazać, jakby na papier przełożyć, na rzeźbę, na swoje dzieła sztuki. I ci ludzie na pewno mają taką nadwzroczność, nadwrażliwość, którą potrafią przekazać na swoje dzieła sztuki i pozostawić nam. Ich prace to także świadectwo epoki, świadectwo tego roku, tych lat, w których żyją. Świadectwo też tego miejsca, w którym przyszło im żyć, tworzyć i funkcjonować. Także gratulujemy Państwu bardzo serdecznie. Cieszymy się, że nam zaufaliście i cieszymy się, że chcieliście pokazać te swoje prace naszym gościom, naszym zwiedzającym. Z okazji tego pięknego jubileuszu burmistrz Warki
I Rada Walki postanowiła Państwa uhonorować medalem 700-lecia. Dlatego oddam głos teraz Pani Wiceburmistrz Teresa Gnyzio. Proszę bardzo. Szanowni Państwo, to zaszczyt i nie ukrywam, ogromna przyjemność, że możemy się dzisiaj spotkać w tak miłych okolicznościach. Jak Państwo wiecie, cały 2021 rok w Warce upływa pod znakiem obchodów jubileuszowych. Zorganizowaliśmy już bardzo wiele wydarzeń kulturalnych, historycznych, sportowych. Punktem kulminacyjnym była uroczysta sesja Rady Miejskiej, która się odbyła w murach tego muzeum. W dalszym ciągu jeszcze planujemy kilka ważnych wydarzeń. Jako samorząd, jako skład tego zarządu już od 10 lat, proszę Państwa, staramy się zmieniać Warkę i budujemy tożsamość tego miasta, markę Warka w oparciu o wartości historyczne, położenie geograficzne, ale największym skarbem według naszej oceny tej ziemi są ludzie. I ich potencjał, ich możliwości staramy się jak najszerszym stopniu wykorzystywać do rozwoju szeroko rozumianego naszego miasta. Dzisiaj spotykam się w tym pięknym muzeum na wernisażu wystawy wareckich artystów. Państwo również tworzycie historię tego miasta, a wasza twórczość wpisuje się w dorobek artystyczny tego regionu, tego miasta i dlatego z ogromną satysfakcją chcemy wręczyć Państwu te medale związane z 700-leciem nadania praw miejskich w Warce. Bardzo proszę o pomoc może Pana Dyrektora Dworku na Długiej. Szanowni Państwo, pozwólcie, że przeczytam pierwszy list gratulacyjny i później już będziemy prosić konkretne osoby. List gratulacyjny dla Anny Balde. Samorząd Warki składa serdeczne gratulacje za działalność artystyczną oraz zaangażowanie promujące naszą małą ojczyznę i przyznaje pamiątkowy medal 700-lecia Warki 8 października 2021 rok. Zapraszamy Panią Anię. Zapraszamy Panią Małgorzatę Chojnacką. Zapraszamy Panią Helenę Jolantę Kazanę. Zapraszamy Panią Kasię Kwiatkowską. Zapraszamy Panią Milenę Podlasek. Zapraszamy Panią Edytę Romanowską. Zapraszam Dominika Wemberger. Zapraszam Panią Lizę Wemberger. Zapraszam Pana Dariusza Bajoryńskiego. Zapraszam Pana Andrzeja Barszcza.
Zapraszam na panciera. Zapraszam pana Dariusza Leszczyńskiego. Zapraszam pana Jacka Matlakowskiego. Zapraszam pana Sławomira Ragana. Gratuluję wszystkim artystom, życzę wielu nowych, twórczych inspiracji, a przede wszystkim, moi drodzy, satysfakcji z tego, co robicie, bo tak się składa, że wielu z Państwa znam i czerpiecie z tego autentyczną radość i niech tak dalej będzie. Nie ukrywam, że nie obejrzeliśmy jeszcze dokładnie całej wystawy, ale jestem bardzo miło zaskoczona mnogością form, mogością artystycznego wyrazu i poziomem waszych prac. Także, tak jak powiedziałam, Warka stoi nie tylko piwem, nie tylko jabłkiem, ale też ogromnym potencjałem w ludziach i wierzę, że dzięki takim zasobom będziemy się dalej dynamicznie rozwijać. Wszystkiego dobrego, drodzy Państwo. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, gratulacji chciałaby również złożyć pani wicestarosta Jolanta Sitarek. Proszę bardzo. Szanowni Państwo, rzeczywiście Warka stoi dla mnie przede wszystkim sztuką, bo ja najczęściej przyjeżdżam do muzeum, tutaj mi się dobrze czuję, jestem zadowolona i tak samo dzisiaj jestem szczęśliwa, że mogę uczestniczyć w tym wernisażu, obejrzeć przepiękne prace, bo nie zawsze tu wiszą przecież. Bardzo się cieszę, bo Państwo włożyliście na pewno w to serce, swoje odczucia, swoje wrażenia. Oddaliście nam trochę tego swojego serca i bardzo się cieszymy. Pani dyrektor mi to mówi, że wystawa troszkę powisi. Będę namawiała wszystkich znajomych do oglądania. Wiele z tych prac chciałoby się mieć w domu, ale pewnie nie będzie mnie stać, ale może trochę porozmawiam z niektórymi. Bardzo serdecznie Państwu gratuluję tego uhonorowania przez władze miasta, bo na pewno w pełni zasłużyliście. Jestem też jako wicestarosta dumna, że w powiecie mieszkają tacy wspaniali ludzie, a sztuka jest mi naprawdę bardzo bliska, więc bardzo się cieszę i serdecznie Państwu gratuluję. Życzę Państwu samych dobrych, radosnych dni, żebyście mieli czas na malowanie, żebyście mogli się tylko tym zajmować, co dla Was najlepsze i najprzyjemniejsze. Serdeczne gratulacje. Ważnych informacji. Wystawa będzie czynna do 19 grudnia, czyli do ostatniej niedzieli przed Bożym Narodzeniem, czyli prawie do końca roku, bo w okresie Bożego Narodzenia muzeum jest nieczynne, wszyscy świętujemy wtedy. Także do 19 grudnia można wystawę zwiedzać poza poniedziałkami i wtorkami, kiedy muzeum jest nieczynne, ale każdy weekend. Widzą Państwo tylko takie dziś skromne, małe folderki, ale wspólnie z dyrektorem Dworku na Długiej postanowiliśmy, że wydamy Państwu katalog i myślę, że spotkamy się na finiszu tej wystawy, właśnie przed Bożym Narodzeniem i wtedy będziemy mogli Państwu wręczyć ten katalog i będzie to pamiątka po tym roku jubileuszowym i dla Państwa też taki świat trwały. Przynosiliście mi swoje prace właściwie do końca, do wczoraj, do przedwczoraj, do ostatniego momentu, więc chciałabym też bardzo serdecznie podziękować całemu zespołowi muzeum, który pracował ciężko do dziś nad wystawą. Także bardzo Wam wszystkim dziękuję. Brawa! Tutaj są te osoby wypisane na tablicy, które szczególnie montowały wystawę, które szczególnie pracowały, ale wszystkim naprawdę pracownikom muzeum należą się wielkie brawa, że zdążyliśmy, że daliśmy radę. Zapraszam również wszystkich Państwa, żebyście Państwo wjechali widną na piętro i weszli na balkon, ponieważ wystawa jest tak zmontowana, że ma piękny widok też na
nieskromnie, to przepraszam, nieskromna jestem, ale ma bardzo fajny widok z góry na dół. Także warto zobaczyć. I zachęcam, żeby bliżej zobaczyć obrazy dwóch artystów, którzy są na balkonie. To są mniejsze niektóre dzieła, ale bardzo dobrze się oglądają z balkonu. I zobaczcie Państwo, jak wygląda widok z góry na dół. Także na to bardzo serdecznie zapraszam. Jeszcze raz dziękuję za współpracę Dworkowi, z którym wydamy katalog wspólnie. Dziękuję wszystkim Państwu artystom, że nam zaufaliście. No i to miłe do oglądania. Wszystkim zwiedzającym życzę samych dobrych, pozytywnych wrażeń. Zadajcie Państwu pytania. Może jakieś, tak? Dziękuję bardzo. A oczywiście po wernisażu zapraszamy na lampkę wina i na poczęstunek. Dziękuję bardzo.